Cześć, dzień dobry, witajcie kochani. Znowu się z wami witam w leśnych okolicznościach przyrody. Wczoraj przejeżdżając sobie drogą, wracając do domu, napotkałem na oto taki widoczek. Trzy piękne fioletowe zdeponowane worki. Wczoraj niestety nie miałem miejsca w bagażniku ani czasu, żeby to ogarnąć, więc wracam dzisiaj, dzień po, żeby to wszystko zebrać. Na początku miałem pomysł, żeby zabrać te worki w całości i zapakować do bagażnika i posegregować w domu, ale dzisiaj jestem z najstarszym juniorem, który mi pomoże i po prostu posegregujemy to na miejscu. Zobaczymy, może są tam jakieś dane, które będą mogły wskazać tego śmieciarza, tego dzbana, który to tutaj zdeponował. Ja wczoraj te woreczki tak pomacałem, i powiem wam, że tu jest szkło, plastik i pucha. Czyżby jakieś worki po imprezie się tu znalazły, śmieci wyrzucone, bo po co segregować i wyrzucać do worków kolorowych w domu? Dla mnie to jest niepojęte. Dobra, wrzucam kamerkę na szelki. Zaraz przyjdzie Olek, który poszedł jeszcze w tamtą stronę zorientować się, czy jest coś więcej, a ja zabieram się pomału za rozpakowywanie i segregację oto tych leśnych prezentów. No ale powiedzcie mi, tu jest droga, dosłownie 10 metrów, 5 metrów wjazd do tego lasku i po prostu pieprznięte. No jakimś to trzeba być dzbanem, żeby w taki sposób postępować. No ja nie rozumiem, dlatego dzisiaj zabieram te trzy worki i jeszcze zobaczymy, czy tam jest coś więcej, a przypuszczam, że może być, bo jest ładny wjazd do lasu, szeroki. Tutaj zresztą jest, o, nie wiem czy widzicie, jest krzyż, jest figurka, o, a tam w oddali Aleksander szuka miejsc zrzutowych. Lasek nieduży, wśród pól znowu. No nic, działamy. Dobra, pojawiła się żółta czapka na głowie Olka i działamy. Dobra, Oleńku. Dawaj wory z bagażnika. Rozpakowujemy te prezenty. Zobaczcie. O, patrzcie, jakieś piękne znaleziska. Dawaj, Oluś, worki z tego, tą torbę. Torba będzie na puchy, a resztę będziemy od razu segregować. Zobacz, ile zwrotnego żywca. Tak, dawaj wszystkie. Plastik od razu do plastiku. Puść do torby od razu. Pakuj od razu ten plastik do żółtego wora. Sam żywiec. To do szkła, a butle zwrotne. A, jest whisky, była imprezka. Jak nic. Raczej tu żadnych danych nie znajdziemy. Uważaj na tą galaretę. Pakuj ten plastik, to wszystko do żółtego wora od razu. Jak są jakieś napiętki, to od razu rozkręcaj, nie? No dobra, moi drodzy, nie zanudzam was segregacją w tych śmieciach. Jak ogarniemy, posprzątamy, wysegregujemy, to zrobimy małe podsumowanko. I zobaczcie, moi drodzy, tylko z jednego worka 20 sztuk zwrotnej butelki. Tu Aleksander już rozpakowuje drugi. Tu załadujemy surowiec wtórny plus butelki zwrotne. Plastik do plastiku od razu. Poczekaj, poczekaj. Kolejne szkło. Czekaj, Olek, wybierz ten szkło. To niezwrotne. Od razu do zielonego wora. Puszczam do kucheczek. Tak,
kolejna chusteczka, która będzie się rozkładać 100 lat. No dobra, tu tam plastik pewnie jest. Nie, jeszcze szkło. I puszeczki. Szkło niezwrotne. Zdesperowane butle. O. Jest, był łyskacz malutki. I dobra. Też tutaj. Ładuj wszystko. Posegreguj to, a ja się biorę za trzeci woreczek. Coś starego widzę leży. Butle brzęczą. No dobra, rozpakowujemy. Widzicie to. Była jakaś imprezka. To od razu tu. Inaczej żadnych namiarów tutaj nie będzie. No ale zniknąć z lasu to musi. Kolejne zwrotne to jest 21. A tu niezwrotne. Dobra, ogarniamy, pakujemy i jeszcze się przejdziemy w tamtą stronę. O, ale patrzcie, jaki optymistyczny akcent dzisiejszego przedpołudnia. Taki piękny podgrzywas mi się trafił. Pierwszy w tym sezonie. Rewelacja. Aleksander, trzymaj grzyba. Dobra, zanóżkę go, zanóżkę. No. A my jeszcze żeśmy się kawałeczek przeszli. Weźmiesz tu butlę, Olek, ostrożnie. No. Dobra, zaraz ją ogarniemy. A to zostaje się tu? Tak, zostaw, bo ona jest potłuczona, zaraz ten. Ale kilka metrów dalej od tamtych woreczków. Tutaj piękne miejsce imprezowe dla dzbanów. Bo inaczej tego nazwać nie można. Plastikowe butle. Oczywiście puchy po browarach i innych trunkach. Jeszcze jeden worek mamy, ile nam się uda zebrać, to zbierzemy. A reszta będzie czekać na kolejną akcję leśną. Dobra, kamerka na szelki i działamy. No to działamy. Aleksander już robi wstępną segregację. Dawaj te butle do wora. Sam plastik tu ładuj na razie, tak? No tu jest najwięcej plastiku. Super spektrum. Szkło zostawimy w bazie. Dawaj, Olek. Wór. Stawiaj tu i ładuj cały plastik. Może tak to wygląda, moi drodzy. Woda niech wróci w obieg. Plastik też. To jest takie, o, miejsce spotkań dla młodzieży, młodszej lub starszej. Tu odkręcamy, wszystko pozakręcane, tu jeszcze są butle. To mogę wylewać? Tak, wylewaj. Gdzieś na boczek. A ja jeszcze tutaj plasteczki wybiorę. Szklaną bazę zrobimy. Kochani,
co tym razem? A na getsy jakieś. Kochani, to jest strój. Proszę bardzo. O, była zabawa. O, była zabawa. Więcej zabawy było. O. Komplecik. Dobra, to też trzeba wrzucić tu do zmieszanych, wyrzucić później. Aha. O. Nie polskie. Capacili. Capacili. Omepradol. Nie znam się. Nie po polsku. No i dobra. I jeszcze ta butla. Jeszcze szklana. No, zwrotna. Chyba. Dobra, ale na razie tu. Do bazy. No i mamy trochę ogarnięte. O, ale tu jeszcze, patrz, z drugiej strony ścieżki. O, jeszcze. Jeszcze miejsca w worze trochę jest. Dobra. Wypełnimy plastikami. Puszki trzeba będzie zaraz zebrać. Jakoś może ten szkło to na drugą stronę do bazy. Na razie. Oj, dobra. A, tu więcej ubranych widzę leży. Jakie rajstopki, majteczki, kabaretki. Wszystko tutaj jest, widzę. Ojejku. Jeszcze jedna plastikowa butla mi się wydaje. Dobra. Pakujemy to tutaj. A jeszcze tu parę plastików widzę to. Ile możemy, to zgarniemy. No, tutaj to się ciągnie. Jest tego trochę. I szklana butla. Olek, weź to butlę do bazy tam. To zaraz zabierzemy, synek. Tą szklaną, nie, żeby tam do tej bazy, to zabierzemy następnym razem. Wór prawie pełny. Kolejny. Dobra, wiecie co, moi drodzy? Nam się już moce przerobowe chyba na razie skończyły. Ale bądź co bądź, troszkę ogarnięte. Szkło zabierzemy next time. Kawałek gumy. Jeszcze chusteczki higieniczne. No dobra. Zbieramy to wszystko, pakujemy do auta. No ale wygląda to lepiej. No ale w tym lasku jeszcze nie jeden worek pewnie wyjedzie. O, tu kolejne śmieci. Kolejne szkło, no ale mówię. Na dzisiaj skończymy. A jak to mawiają, szczególnie jeden klasyk, małymi łyżeczkami, ale stale. Pozdrawiam Artura Skaniowa bardzo serdecznie i innych wszystkich sprzątających po lasach. Agnieszka z Sulejówka, Flaminga, Czyste Giery, no i wszystkich, ciężko wszystkich teraz tak wymienić. Worek wyjeżdża, Aleksander ma wielkie dłonie, także zebrał wszystkie puszki, woreczek zabieramy, tu mamy bazę szkła. To następnym razem sobie je zabierzemy. A tu co jeszcze widać? No, sokoli wzrok.
Jeszcze jedna pucha. I jeszcze jedna pucha. Surowiec wtórny jeszcze zmieścimy. No dobra. To już dorzucę tu. I lecimy do auta. No i dobra, śmieciochy w bagażniku, osa pełna. Cały bagażnik. Aleksander z grzybkiem. Proszę bardzo. Pierwszy i pewnie ostatni podgrzybek w tym sezonie, jeśli chodzi o mnie. No dobra, żegnam się z wami, moi drodzy. Takie oto niedzielne przedpołudnie spędzone rodzinnie na sprzątaniu śmieci w lesie. Jakież to jest, jak to się mówi? No jakoś to się mówi. Takie... No nie wiem, zabrakło mi słowa. Najważniejsze, że troszkę... O, odświeżające. To miałem na myśli. Także dobra, ja się z wami żegnam. Aleksander się z wami żegna. Pomachaj, Aleksander. No, także nieraz ze mną w lesie, ale dzisiaj dał się namówić, żeby wystąpić w odcinku. Niedługo też, za półtora miesiąca, zbliża się i moja rocznica kanału. Dokładnie 29 grudzień bodajże. Tak, 29 grudnia. Także jubileuszowy odcinek pewnie też wpadnie. No ale póki co działamy w takich oto miejscach, pięknych lasach, które zgubiły już liście, odkryły się co niektóre tereny ze śmieciami, liście inne śmieci przykryły, ale jest moc i działamy dalej. Trzymajcie się, kochani, miłego dzionka, do zobaczenia, pa!